Planeta Ziemia, natura. Patrzę, jak fale morza odbijają się od brzegu i z niezmiennym zdumieniem myślę o tym, jaka jest niesamowita i potężna. Lubię uświadamiać sobie, że jestem jej częścią. O tym, jaki ma wpływ na mnie i jaki ja mam wpływ na nią. Wtedy dbanie o jej dobrostan i równowagę staje się niewymuszone, radosne i twórcze. Przygotuj farbę na bazie wody w dowolnym, ulubionym przez Ciebie kolorze. Może to być farba akrylowa lub kredowa. Sodę do pieczenia, pędzel, tackę czy słoiczek do zmieszania farby z sodą i te przedmioty, które chcesz poddać metamorfozie. Poprzez zmieszanie farby z sodą osiągniemy naprawdę fantastyczną fakturę. Uzyskamy taki nieco surowy wygląd, który imituje nieszkliwioną ceramikę. Mam na imię Ania i prowadzę rekwizytornię & Company, wypożyczalnię rekwizytów i dekoracji z drugiej ręki. Zabiegam o to, aby raz wyprodukowane przedmioty dłużej pozostawały w obiegu, a coraz więcej z nas dostrzegało piękno w tym, co komuś już niepotrzebne. Troszkę już tak mam, że stylizacyjny potencjał dostrzegam niemalże we wszystkim, włącznie w tym, co ktoś przeznaczył do wyrzucenia. Tak, tak też było w przypadku dwóch przedmiotów, które tu widzicie. Wazonu, który trafił w moje ręce, ale ze względu na kolor nijak wpisywał się do mojego wnętrza, i wybrakowanej cukierniczki, której wieczko zbiło się jakiś czas temu. Pewnie się domyślacie, co chcę przez to wszystko powiedzieć. Świeżych, wiosennych akcentów nie musimy szukać na sklepowych regałach. Czasem możemy spróbować dać nowe życie temu, co już posiadamy. Zaczynamy od wymieszania farby z sodą. Ja sody na początku dałam naprawdę niewiele, tak około jednej łyżeczki na 3 łyżki farby. Farba nieco zgęstnieje, ale oczywiście nie na tyle, aby nie móc jej swobodnie rozprowadzać po powierzchni wybranego przez nas przedmiotu. W gruncie rzeczy ten cały proces jest dziecinnie prosty i na pewno poradzicie sobie w osiągnięciu odpowiedniej konsystencji. Papka, nadmienię, że jest dobrze kryjąca, ale jeżeli kolor farby jest dużo jaśniejszy od wyjściowego koloru Waszego przedmiotu, no to być może będziecie potrzebowali nałożyć drugą warstwę. Pamiętajcie tylko, żeby odczekać, aż ta pierwsza będzie zupełnie sucha. Ponieważ zbliża się Wielkanoc, postanowiłam dodać do mojego wazonu ozdobną gałązkę. Wyjęłam cienkie papiery, takie bibułki, które zbieram z różnych paczek i po kwiatach z kwiaciarni. Przyniosłam z ogrodu gałązkę i spontanicznie zabrałam się za stworzenie do niej kolorowych akcentów. Zaczęłam od wycięcia prostokątnego kawałka papieru i złożenia go w drobną harmonijkę. Obcięłam jedną końcówkę od góry w szpic albo na okrągło, a drugą obwinęłam drucikiem. Zostawiłam również kawałek tego drucika, tak aby móc później z jego pomocą obwinąć gałązkę. Zobaczcie, jak bawię się tu formą. Raz robię harmonijkę, a raz poddaję papier swobodnemu zagniataniu, tak aby coś stworzyć na kształt listków czy płatków kwiatów. Współgrające ze sobą kolory papierów grają tu zdecydowanie pierwsze skrzypce, dlatego pozwalam sobie na szczyptę nonszalancji w tworzeniu tych nieidealnych papierowych form. Mam nadzieję, że i Was skusi ta perspektywa porzucenia perfekcjonizmu na rzecz naprawdę przyjemnej zabawy.